Przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Proszę pana burmistrza Mirosława Raszczyla o przedstawienie informacji wprowadzającej projektu uchwały w sprawie utworzenia przez gminę dwóch spółki komunalnej ARC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, materiał nr 33, pozycja druga. No, dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. W związku z panującą sytuacją dotyczącą wielkości burmistrza dwóch spółek z o.o. w takim okresie pozwalam sobie przedstawić państwu projekt uchwały Rady Gminy Miejskiej w sprawie utworzenia przez gminę Andrychów spółki komunalnej ARC spółka z o.o. W informacji wprowadzającej przedstawiliśmy tutaj taki kompendium, krótką charakterystykę obecnej sytuacji. Ja może tutaj państwu to przedstawię, żeby nakreślić sytuację, w jakiej dzisiaj elektrociepłownia się znajduje, a pośrednio w jakiej znajduje się gmina Andrychów. Mówiąc o gminie, myślę o mieszkańcach i jednostkach instytucjonalnych pracujących i działających na terenie gminy. Elektrociepłownia Andrychów spółka z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym działającym od wielu lat na terenie miasta Andrychów. Przedmiotem podstawowej działalności elektrociepłowni Andrychów jest produkcja, dystrybucja i sprzedaż ciepła, produkcja, dystrybucja i obrót energią elektryczną oraz pobór ustawiony przesyłowy. Elektrociepłownia Andrychów spółka z o.o. jest dostawcą energii cieplnej na terenie 3/4 obszaru Andrychowa, na którym znajdują się osiedla mieszkaniowe, budynki użyteczności publicznej i obiekty przemysłowe, handlowo-usługowe. Do największych odbiorców energii elektrycznej i cieplnej o dużym znaczeniu dla gminy należą Androja Med, spółka Grupy Zawiercie, Elektrownia Metali, CMC spółka ZOO, Grupa Antropol, PRR Comfort, JCG Palety, Oksana Ornik. Jednocześnie w ostatnich latach elektrociepłownia Andrychów realizowała na bardzo dużą skalę program inwestycyjny w zakresie zmiany źródła ciepła z węglowego na paliwo gazowe, tak zwanej kogeneracji, oraz rozbudowała sieć elektryczną i ciepłowniczą na terenie miasta. Od 2018 roku w związku ze znaczącym wzrostem cen energii elektrycznej, uregulowaniami rządowymi w tej sprawie w zakresie zamrożenia cen energii oraz wzrostem cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla, elektrociepłownia Andrychów odnotowuje straty finansowe na bieżącej działalności operacyjnej w obrocie energią elektryczną. Obecnie elektrociepłownia Andrychów nie jest w stanie wykonywać bieżących płatności w stosunku do dużych dostawców. Mam tu na myśli przede wszystkim Tauron Dystrybucja SA oraz PGNiG oraz spłacać wzrastających innych zobowiązań w stosunku do swoich wierzycieli. Utrzymywanie się takiej sytuacji grozi w najbliższej perspektywie ryzykiem zaprzestania działalności podstawowej tej spółki. W związku z powyższym gmina Andrychów w celu realizacji obowiązków ustawowych w zakresie zapewnienia dostaw energii elektrycznej i energii cieplnej podejmuje działania niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i cieplnego mieszkańcom i jednostkom gminy. Z uwagi na powyższe utworzenie przedmiotowej spółki komunalnej celowej i wniesienie projektu pod obrady Rady Miejskiej jest niezbędne i najbardziej zasadne. Przeczytam państwu projekt uchwały. Uchwała Rady Miejskiej Andrychowie w sprawie utworzenia przez gminę Andrychów spółki komunalnej ARC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera F ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykułu 4 ust. 1 punkt 1, artykułu 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej, Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Tworzy się jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą
AEC, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedzibą w Antychowie, zwaną dalej spółką. Punkt drugi. Spółka utworzona będzie na czas nieoznaczony. Paragraf drugi. Podstawowym celem utworzenia spółki jest powierzenie jej zadań własnych gminy Andrychów w celu zapewnienia zbiorowych potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i energię cieplną. Paragraf trzeci. Punkt pierwszy. Kapitał zakładowy spółki w dacie jej utworzenia wyniesie 5000 zł i dzieli się na 5 równych udziałów po 1000 zł za każdy udział. Punkt drugi. Gmina Andrychów obejmie w kapitale zakładowym wszystkie udziały i pokryje je własnym wkładem pieniężnym w wysokości 5000 zł. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Andrychowa. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu przewodniczący. Dziękuję panie burmistrzu. Opinia komisji spraw gospodarczych pozytywna. 5 głosów za, nikt nie był przeciw. 2 osoby wstrzymały się od głosu. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Pan radny Krzysztof Kubin, proszę. Wysoka Rado, panie przewodniczący, panowie burmistrzowie. Odziewiamy tutaj rano mieliśmy taką dziwną konstrukcję, jak na naszą Radę Miejską, czyli spotkanie. Zawsze odbywało się to na wspólnych komisjach, kiedy podejmowaliśmy dyskusje na tematy ważne, a ta szczególnie jest ważna. Myślę tak, że po analizie tego, co usłyszeliśmy jako radni, mówię w tym kontekście, że chciałbym mieć zapewnienia, że wszystkie rzeczy związane z dystrybucją ciepła i energii elektrycznej są w jurysdykcji elektrociepłowni Andrychów. I chciałbym to usłyszeć publicznie, ponieważ z tego, co ja słyszałem, to elektrociepłownia jest prowadzone postępowanie egzekucyjne. I dłużnik nie może zbywać majątku, gdyby tak zrobił, grozi też kara z artykułu 300 kodeksu karnego. Więc to zapewnienie o tym, że wszystko to, o czym tutaj rozmawialiśmy na komisji, czyli że gmina będzie przejmowała koncesję, będzie przejmowała linie przesyłowe, że to jest zgodne z prawem. Ja takiej informacji na piśmie nie mam, dlatego prosiłem też pana burmistrza Basztyla o to, żebym taką informację pozyskał. Szanowni państwo, to jest tak poważna sprawa, związana z bardzo dużymi pieniędzmi. Nie będę wspominał historii dotyczącej właścicieli spółki, można sobie to wygooglować w cudzysłowie, jaka historia działa się w przeszłości związana z restrukturyzacjami takich potężnych inwestycji i obiektów jak Stocznia Gdańska bądź Szczecińska. Można sobie to, proszę państwa, poczytać, ja poczytałem. Natomiast tutaj wchodzimy w taki obszar działalności, że z jednej strony mówi się o tym, że jesteśmy postawieni pod ścianą i zagrożeni są mieszkańcy. Tak do końca nie jest, ponieważ ja mam licznik z Tauronu, ja się rozliczam z Tauronem, więc mieszkańcom odcięcie prądu de facto nie grozi. Tutaj sprawa się rozbija głównie o to, żeby nasi przedsiębiorcy mieli możliwość produkcji po prostu. Każde wstrzymanie takich produkcji, wiadomo, jest ogromną stratą, bo też zaprzestaniem nawet w niektórych przypadkach umów i kontraktów. Natomiast my właściwie nie wiemy nic. Ja nie wiem o tym, jak to wszystko będzie wyglądać. My rozmawiamy sobie na zasadzie, jeden pan powiedział, drugi pan powiedział, notabene. Przedstawiciel elektrociepłowni Andrychów właściwie nie wyjaśnił żadnej sprawy,
dotyczącej finansów, a to są, w tej chwili ta spółka jest zadłużona na kwotę prawie 90 milionów złotych i ta sprawa nie wyniknęła już w czerwcu, tylko wyniknęła już dużo wcześniej. Dlaczego my dowiadujemy się to o tym dwa dni przed sesją nadzwyczajną Rady Miejskiej? To są takie wątpliwości, które się narzucają od razu, które mam i które będę artykułował. I chciałbym usłyszeć, czy wobec elektrociepłowni nie toczy się żadna sprawa związana z wkroczeniem syndyka masy upadłościowej lub też inna sprawa, bo jeżeli tak jest, no to my sobie możemy teoretyzować o sprawach związanych z przejmowaniem, natomiast procedury, które się odbywają, to Państwo pewnie też świadomość macie, to nie są kwoty milionowe, tylko kilkudziesięciomilionowe, jeżeli chodzi o odkupienie nawet części majątku, które znajduje się na terenie elektrociepłowni. Chciałbym takie zapewnienie publiczne, że elektrociepłownia ma pełne prawo do tego, żeby dysponować liniami przesyłowymi, wszystkimi innymi rzeczami związanymi z przejęciem przez ewentualnie powołaną spółkę elektrociepłownia, która będzie spółką gminną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan burmistrz Mirosław Waszczyk. Szanowni Państwo, ja powiem tylko w temacie uchwały, która przyjęta w Radzie Miejskiej, gdy powiedziałem, że zorganizował się dyskusję na temat historycznego. Żadnych zapewnień pani radny nikt tam nie złożył, ja na pewno. Ja odnoszę się do stanu faktycznego i stanu wynikającego z rozmów pana burmistrza Żaka, mojej osoby z dyrekcją Urzędu Regulacji Energetyki w obecności Tauron Dystrybucja i zarządu spółki. Na dzień dzisiejszy pan ma ciepłą wodę w kranie, także spółka prowadzi działalność zgodnie z literą prawa w oparciu o nadane jej koncesje w zakresie produkcji, dystrybucji, sprzedaży zarówno energii cieplnej, jak i energii elektrycznej. Jaki będzie stan w przyszłym okresie? Ja nie jestem Urzędem Regulacji Energetyki i takich deklaracji złożyć nie mogę. Natomiast propozycja złożona przez burmistrza utworzenia spółki celowej jest również próbą zapewnienia działalności przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku, gdyby z różnych powodów niezależnych od nas te koncesje w przyszłości zostały cofnięte. Tyle stan faktyczny i tyle stan prawny. Wszystko inne to jest indywidualna twórczość intelektualna. Dziękuję bardzo. Ja też chcę się odnieść do wypowiedzi pana radnego Kubienia. Szanowni Państwo, to nie jest tak, że radni nie mają wiedzy. Ta wiedza jest wśród nas pełna. Zwłaszcza wśród tych radnych, którzy na bieżąco współpracują z burmistrzem. Nieprawdą jest to, że dopiero dwa dni temu otrzymaliśmy, być może niektórzy radni rzeczywiście rzadko ostatnio bywający i na sesjach, i w urzędzie taką wiedzę pozyskali dopiero dwa dni temu. Dzisiejsze spotkanie z udziałem pana dyrektora, przedstawiciela elektrociepłowni, myślę, że wśród nas w większości rozwiało wątpliwości. Posiadamy niezbędną wiedzę ze strony, od strony przekazaną przez burmistrzów, przekazaną przez pana dyrektora do podjęcia dzisiejszej uchwały, a już rzeczą sumienia każdego z państwa jest to, jak państwo zagłosują. Jeszcze raz pan burmistrz Mirosław Waszczyk. Dziękuję panie przewodniczący. Odpowiem jeszcze na uciekłami kwestia tutaj aktualnej sytuacji w zakresie toczących się postępowań. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, nie jest żadną tajemnicą, również i dla Państwa, o którym wspomniał Pan Radny, że na obecnym etapie prowadzone są postępowania egzekucyjne w stosunku do spółki. O tym Państwo zostaje się poinformowani również na tym spotkaniu o godzinie 9, na które powołał się Pan Radny. Również Państwo wiecie, że to jest procedura niezależna ani od Urzędu Regulacji Energetyki, ani od zarządu spółki, ani od gminy. Jest to procedura objęta legislacją sądową. Na początku sierpnia elektrociepłownia złożyła wniosek do sądu o wszczęcie postępowania
sanacyjnego i zawieszenie postępowań egzekucyjnych i uchylenie zajęcia rachunków bankowych, ponieważ rachunki bankowe elektrociepłowni również zostały zajęte. Jaki będzie efekt tych działań? Zobaczymy. Z inicjatywy pana burmistrza zostało skierowane do sądu, do prezesa sądu pismo o przyspieszenie rozpatrzenia wniosku, który umożliwiałby w najbliższym okresie spokojne prowadzenie działalności gospodarczej z dopływem środków finansowych na wydatki podstawowe, czyli media w zakresie regulacji należności za prąd, zakontraktowanie dostaw surowców energetycznych i wypłaty pracownikom. Jaki będzie dalszy bieg tej sprawy? Pewnie Państwo będziecie informowani i to jest kwestia, powiedzmy, do pełnej odpowiedzi na pytanie pana radnego. Dziękuję bardzo. Przechodzimy. Proszę bardzo. Pan radny Krzysztof Kubiński. Bardzo bym prosił pana przewodniczącego o oszczędzenie sobie złośliwości, ponieważ jak pan tutaj widzi, jestem do tematu bardzo dobrze przygotowany i wcale do tego nie muszę mieć wiedzy na spotkania z burmistrzem, którego często też nie ma w urzędzie. Natomiast, szanowni państwo, to chodzi tylko o to, żeby też mieszkańcy wiedzieli, mieli pełną świadomość tego, z jaką materią się będziemy tutaj zmagać. Pamiętam tylko, że jak procedowaliśmy powołanie nowej spółki gminnej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu, Kultury i Turystyki, no tak. Instytucji, ale to też jest w jednostka, która powinna i ma statut, natomiast tutaj nie ma, nie przedstawiono żadnej propozycji umowy spółki. Natomiast jak ta spółka będzie funkcjonować, jakie ma strukturę, kto będzie zarządzał, jaki będzie zarząd, rada nadzorcza, tego nic nie wiemy. Po prostu my sobie dzisiaj przychodzimy do podejmowania decyzji, które będą brzemienne w skutkach. Ja przekonania co do tego nie mam, więc zagłosuję tak, zagłosuję. Proszę bardzo, jeszcze pod głosem pan burmistrz Tomasz Szczak. Szanowni państwo, ja to powiedziałem o godzinie 9, że to jest decyzja dzisiejsza, jest chyba najważniejszą decyzją w historii Rady Miasta. Zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego to jest coś, co może praktycznie rozłożyć miasto. I dywagacje w tej chwili, kto ma być prezesem, czy kto ma być w Radzie Nadzorczej, co nie na miejscu, a poza tym, proszę państwa, to są kompetencje burmistrza, a nie radnego. Radny ma wyrazić zgodę na powołanie takiej spółki. Albo nie. Proszę państwa, ja jestem przekonany, że to nie jest decyzja chwilowa, ponieważ myśmy, tak jak powiedziałem państwu, od 2 miesięcy zagrożyli wyłączenia energii do zakładów pracy, już rozpoczęli rozmowy, dyskusje zarówno ze sztabem kryzysowym wojewody, z Urzędem Regulacji Energetyki, z prawnikami, jakie rozwiązanie znaleźć. I nie ukrywam, że gdyby nie to, że zarząd elektrociepłowni, właściciele elektrociepłowni podchodzą do tego, myślę, ze zrozumieniem i w takiej relacji partnerskiej, to dzisiejsza uchwała właściwie by nie powstała. Tu ma pan słuszną rację, panie radny Kubień, że właściwie na wszystkich kontach są komornicy. I co w związku z tym? Jaki ma pan pomysł, czy jaki ma pan cel w tym, żeby to negować? Ja myślę, że proszę państwa, nie rozmawiajmy na temat historii, dlaczego ta spółka, że tak powiem, popadła w długi, bo to już nie ma sensu. My musimy ratować miasto przed tragedią, która może tu w tym momencie nastąpić. Brakiem zasilania w energię
I proszę Państwa, zbliża się sezon grzewczy. We wrześniu może być już zima. I co mamy powiedzieć mieszkańcom, że co, mają plecak sobie kupić węgiel i biegać koło bloku? Podejmujemy najbardziej strategiczną decyzję w historii samorządu adwentowskiego, proszę Państwa. Ja, tak jak powiedzieliśmy, ja nie wiem, w którą stronę to pójdzie i czy uda nam się ten cel osiągnąć. Ale daliśmy Państwu informację na temat, którą drogą chcemy podążać. Jeśli ktoś ma lepszy pomysł, zapraszam. Ale na tym etapie uważam i proszę o to, żeby nam zaufać. Bo my nad tym codziennie pracujemy. A hasło, że burmistrza nie ma w urzędzie, myślę, że nie było na miejscu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że na tym zakończymy te wymianę zdań, bo to może prowadzić do niepotrzebnych emocji. Ostatni raz ad vocem i już nie udzielam więcej głosów pan radny Krzysztof Kubiński. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, że to, czy nie było na miejscu, nie wiem, stwierdzałem tylko po prostu niektóre fakty. Natomiast odnoszę się do tego teraz, usłyszałem dopiero, że Państwo otwartym tekstem powiedzieli o tym, że są pozajmowane konta spółki przez komornika, czyli de facto każda wpłata do tej instytucji jest zabierana przez instytucje egzekucyjne. To trzeba też mieszkańcom powiedzieć, żeby mieć pełną wiedzę. Ja się dziwię, dlaczego robiliśmy jakąś konspirację wokół tego, czy my jako radni mamy tylko prawo to wiedzieć, czy też trzeba otwarcie powiedzieć to mieszkańcom. Ja jeszcze nawiążę do jednej rzeczy, bo tutaj mamy na korytarzu spotkałem się z panią prezes Odrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, której pogratulowałem decyzji, kiedy były naciski na to, żeby likwidować kotłownie. Są protokoły sesji osiedlowej. Pani prezes wtedy twardo postanowiła, że nie, że musi być dywersyfikacja, że spółdzielnia sobie doskonale da z tym rady. I za to decyzję odważną wtedy możemy dzisiaj pani prezes podziękować, zwłaszcza większość mieszkańców osiedla. To też trzeba powiedzieć. Dywersyfikacja dostaw energii to jest też jednym z zadań własnych gminy. Likwidacja kotłowni na ulicy Starowiejskiej też została zlikwidowana kotłownia, która w tej chwili być może byłaby ratunkiem dla tej części bardzo dużych zresztą mieszkańców. Ja nie dyskutuję na temat ten, a natomiast wychodzą tutaj teraz pewne strategiczne rzeczy, które są podejmowane i które skutkują potem takimi faktami jak dzisiaj. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Znaczy tylko, że ja już panie Alicju stwierdziłem, że kończymy. Tak będzie znowu ad vocem do ad vocem. Proszę. Oficjalnie powiedziałem, że jako ostatni głos zabiera w dyskusji pan radny Krzysztof Kubiński ad vocem. I to było zamknięcie dyskusji. Jeżeli zabrakło w tym momencie, zamykam w takim razie dyskusję nad przedstawionym projektem uchwały. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych, opinia komisji już była wygłoszona. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku na tablicę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Głos. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska w głosowaniu jawnym podjęła uchwałę numer 1284-19 z 8 sierpnia 2019 roku w sprawie utworzenia przez gminę Andrzej spółki komunalnej ASP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Za uchwałą głosowało 12 radnych, nikt nie był przeciw, 5 wstrzymało się od głosu. Na czym polegają uzgodnienia między miastem a zarządem elektrociepłowni? Bo jakieś rozmowy, uzgodnienia wstępne musiały być, skoro jest ta uchwała? Na razie uzgodnienia są wstępne i deklaracje o tym, że elektrociepłownia, zarząd elektrociepłowni i właściciele stwierdzili, że postanawiają wyjść
kapitałowo Zandrychowa i są zainteresowani współpracą z samorządem w celu zabezpieczenia ciągłości dostaw energii, czy to elektrycznej, czy to cieplnej. Nie ma co ukrywać, że samorząd jest pewnym gwarantem i jest podmiotem, który działa w interesie społecznym i dla mieszkańców, więc my jesteśmy takie pojęcie może bardziej wiarygodni w stosunku do podmiotów typu Urząd Regulacji Energetyki, typu PGNiG czy TAURON, czyli dużych firm państwowych. Jest podjęta uchwała. Jakie będą kolejne kroki ze strony miasta? Myślę, że pierwsze ze strony miasta, tak? Panie redaktorze, najpierw musimy sformalizować powołanie tej spółki, powołanie organów spółki. Następnie w międzyczasie, teraz po umocowaniu przez radnych, możemy pojechać do Warszawy tak naprawdę i rozmawiać o sprawie kryzysu w Andrychowie z najwyższymi władzami zarówno Ministerstwa Energetyki, jak i państwa. Bo to jest sytuacja bez precedensu, że uzależniony tak naprawdę od dostaw ciepła i prądu miasto w prawie 60% jest uzależnione od kondycji finansowej prywatnego podmiotu. Bo mówił Pan też tam na sesji i teraz o kryzysie, to jak poważny jest to kryzys i co grozi, przed czym stoi mieszkańcy i miasto, przed takim zagrożeniem? No nie chcę tutaj... Żeby nie straszyć za bardzo, realnie... Ale sytuacja jest bardzo poważna. Tak naprawdę spółka nie ma płynności, a co za tym idzie, możliwe będą wyłączenia zarówno prądu, jak i brak możliwości dostarczenia ciepła do mieszkań, a ja przypomnę, że elektrociepłownia 60% tego miasta ogrzewa. To może do przedstawiciela elektrociepłowni, będziecie grzać na jesień, czy jak to będzie wyglądało, czy już nie będzie spółki? Ja myślę, że ciepło do mieszkańców dopłynie, oczywiście dołożymy wszelkich starań, żeby były pieniądze, czy tam żeby paliwo było, z którego wytwarzamy, prawda, to ciepło, żeby była energia elektryczna. Natomiast oczywiście dzisiaj mamy problemy z płynnością finansową i ja dzisiaj, powiedzmy sobie, nie powiem, że są te pieniądze, prawda? Mam nadzieję, że będzie spokojnie w Andrychowie, że będzie wszystko dobrze. A te procedury jak czasowo będą trwać? Bo Pan mówi, że pewne czynności prawne są do wykonania, plus ewentualnie później czynności już ze spółką, ale czasowo jak to będzie wyglądało? Trudno to określić. Ja tylko przypomnę, że czeka nas po pierwsze powołanie tej spółki, zarejestrowanie, wystąpienie o koncesję produkcji, dystrybucji, zarówno energii, jak i energii cieplnej. To też jest pewna procedura, kwestia ustalenia taryf i zgody na nie. No i tak naprawdę znalezienie sposobu na to, żebyśmy mieli możliwość sami produkować i dystrybuować tę energię. Na majątku elektrociepłowni. Na majątku elektrociepłowni, tak. Czyli to będzie jakieś użyczenie, czy jak? Nie wiadomo. Trudno nam jeszcze na tym etapie powiedzieć, przekazać, ponieważ trwają rozmowy, jaką formę możemy przyjąć. Ja teraz mogę przekazać, że we wtorek jesteśmy zaproszeni do Urzędu Regulacji Energetyki, żeby przedstawić nasz sposób wyjścia, czy naszą propozycję sposobu wyjścia z tego kryzysu. A jak się wydobyły wydatki w skali gminy? No to pewnie się rozłoży w czasie, bo to jest duży majątek, jak chodzi o powód. To jest duży majątek. Na dzień dzisiejszy szacunki to jest około 35 milionów, bo taką informację dostaliśmy. Oczywiście te wszystkie wartości będą weryfikowane przez biegłych powołanych przez spółkę, będą weryfikowane przez kancelarie prawne,
zajmujące się prawem gospodarczym, no musimy niestety tu sięgnąć do fachowców, którzy nam to wszystko określą. To znaczy, że gmina będzie musiała wydać takie pieniądze, to przejąć? Panie redaktorze, nie chcielibyśmy mówić o szczegółach, ponieważ dla nas najważniejsze jest w tej chwili rozpoczęcie tych działań, w którym kierunku i w jaki sposób to będzie zrobione, na pewno będziemy informować na bieżąco. Jest taka sytuacja, że na pewno spółka będzie musiała być dokapitalizowana, żeby jako podmiot gospodarczy móc nawet zaciągać pewne zobowiązania, chociażby kredytowe, po to, żeby uregulować pewne sprawy. Ale to są szczegóły, to są na razie nasze przemyślenia, w którym kierunku miałoby to iść. Powiem tak, no, dzisiejsza decyzja Rady o podjęciu uchwały o stworzeniu spółki, tak jak powiedziałem na sesji, to jest chyba najważniejsza uchwała podejmowana w historii samorządu andrychowskiego. Może powiem mocno, ale jestem bardzo zniesmaczony i rozczarowany decyzją niektórych radnych i nie rozumiem ich decyzji o wstrzymaniu się, bo w obecnej sytuacji zagrożenia i kryzysu wstrzymywanie się to jest głosowanie przeciwko. To znaczy, że oni chyba nie rozumią roli radnych i po co zostali przez mieszkańców powołani. Gawenda Patrycja, portal Mamusa. Do pana dyrektora. Jak to się stało, że doprowadzał do takiej sytuacji? Kiedy się o tym w ogóle dowiedziano i jakie kroki podjęto, żeby temu zapobiec? Znaczy taki powód to jest taki, powiedzmy, pierwszy to są wysokie ceny energii elektrycznej i CO2. Oczywiście też inwestycje były bardzo duże, jak Państwo wiecie, tutaj na terenie gminy Andrychowa. Te wszystkie rzeczy, ceny już energii były w zeszłym roku, ale to wszystko spieszyło się w tym roku, prawda? Z wiosny i latem, żeśmy zaczęli mieć już problemy finansowe. Więc kierunki były takie z różnymi inwestorami branżowymi, żeśmy rozmawiali. Również przedstawiliśmy sprawę, prawda, tutaj w gminie, Tauron, gdzie Urząd Regulacji, bo to prowadziliśmy rozmowy. Także tak to będzie na dzisiaj. A jaka jest kwota długu na ten moment? To znaczy o kwotach bym tutaj nie chciał mówić, bo są sprawozdania, te rzeczy, to od tego jest zarząd, ja jestem dyrektorem do spraw technicznych produkcyjnych, zajmuję się produkcją, eksploatacją, inwestycjami, tymi rzeczami, natomiast finanse posłów poza mną, ja bym nie chciał się tutaj na temat finansów wypowiadać. Tak jak już wcześniej też powiedziałem. Jaka jest gwarancja, że Zuby Kowalski będzie miał płynność tego ogrzewania, czy ciepłej wody, czy tego prądu? To znaczy tutaj właśnie też zapomniałem panu dopowiedzieć, będzie wspólna odpowiedź jakby. Nie wiem jak będzie, ale złożyliśmy do sądu w Krakowie wniosek, żeby zostały zwolnione środki na trzy podstawowe rzeczy, czyli wszystkie, które są na kontach, pływają pieniążki, żeby były zwolnione środki na dystrybucję energii, na zakup paliwa i na wynagrodzenia. Jeżeli sąd wyda taką decyzję, mam taką nadzieję, to te rzeczy to będzie spokojnie, prawda, przez te najbliższe miesiące. Czyli ta turbina nowoczesna, ta gazowa, ona zostanie uruchomiona, czy ona... Tak, jest plan, tak, też, tak. Bo to mówiło o paliwie, to może być węgiel, może być gaz, tak. Ja jeszcze do pana dyrektora. Rozumiem, że postępowanie czy działalność gminy Andrychów, to państwo jako zarządowi jest po drodze, ten kierunek działania? Czy to się rozbiega, czy jednak działania? To znaczy, ja może tak, nie jestem w zarządzie, ale myślę, że to jest właśnie najlepsza droga, tak, tutaj dla bezpieczeństwa energetycznego gminy i moje zdanie uważam, że to jest najlepsza droga.